Witamy was serdecznie, słuchacie audycji Zjednoczone Stany Komiksu na antenie Studenckiego Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej. Są ze mną Tomasz Kozłowski, Krystian Śmietański, ja nazywam się Marcin Sienny, a za stołem realizatorskim jest Kasia Tokarska. Dziś porozmawiamy znowu o temacie bardzo szerokim, o historii komiksu, a konkretnie o tym jak nagość i seks pojawiła się na łamach komiksu. Jak w ciągu historii europejskiego i amerykańskiego komiksu przychodziła różne fazy i różne stadia, o tym, kto jest ważniejszy w dyskusji o erotyce. Na łamach kart komiksowych, czy scenarzysta, czy rysownik, kto ma większe prawa, o pewnie troszkę też o kwestiach sprawiedliwości społecznej, przede wszystkim e, w tym, tym, jak wyglądają one w Stanach Zjednoczonych, jak wpłynęły na historię najnowszą komiksu. No ale może zacznijmy od tego, jak, jak te pradawne czasy komiksu i erotyki się zaczynały. Tomek, wiem, że masz jakieś przemyślenia na ten temat wstępne. Będziemy dzisiaj rozmawiać o komiksie popularnym, czyli o tych najbardziej, najbardziej charakterystycznych i najbardziej znanych seriach, zarówno tych z tej, jak i tamtej strony Atlantyku. Żeby zacząć rozmowę o historii w komiksu, musimy sobie, musimy sobie przypomnieć o tym, jak wyglądało to, jeśli chodzi o komiks popularny, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy tą tradycję tzw. comic books, które były wydawane już od początku lat 40. I Otóż co ciekawe, główną ideą, czy głównym założeniem, które stawiali sobie wydawcy w tamtych czasach, było, że comic books miały, mogli czytać nieletni. Stąd więc to miał być towar przeznaczony dla osób nieletnich. I to zostało przez wiele lat. Tak naprawdę, mimo tego, że wszystko, wiele rzeczy się bardziej zmieniło, to. Cały czas wiele osób uważa, że te comic books amerykańskie są czytane przez nieletnich niezależnie od tego, jak naprawdę było. A ponieważ wtedy komiksy, także już po wojnie, miały być czytane przez nieletnich, więc nieletnich trzeba było bronić przed nieprzystosowanymi teściami. Stąd więc powstał słynny Comic Code Authority. E, tak, i można tutaj powiedzieć, że u podłoża tego konfliktu stał konflikt w dwóch psychologów. Pierwszy Marston, twórca Wonder Woman, oskarżany później o zbytnie hołdowanie seksizmowi w komiksie i Tworzeniu wizerunku kobiety jako tej, która potrzebuje pomocy, tej skrępowanej, stąd między innymi obecność Branzolet Wonder Woman, a po drugiej stronie barykady był psycholog, na którego, e, którego celem było uratowanie duszyczek biednych, małych amerykańskich dzieci, e, niejaki pan Wertham i e, stworzył on pewien zbiór zasad. Na początku napisał książkę Seduction of Innocence, która dokładnie opisywała zgubny wpływ komiksów na życie amerykańskich dzieci. I później na tej podstawie, na podstawie jego przemyśleń powstał zbiór zasad, których musieli się trzymać amerykańscy twórcy komiksów, wydawcy, aby ich komiksy mogły otrzymać pieczątkę, że approved by comic code authority. i no, Dość długo się ona utrzymywała, bo chyba ostatnie wydawnictwa zrezygnowały z wysyłania swoich prac do Rady w 2011. Tak, bo DC wtedy zrezygnowało i dzień później zrezygnowało Archie Comics i to był ostatni komiks, który, ostatni wydawca, który zrezygnował z kontroli swoich dzieł. Więc no, utrzymywały się te pomysły dość długo. A co wśród nich, nich było? Między innymi zrezygnowanie z przesadnej nagości, powrót do bardziej naturalnych, kobiecych kształtów. Kobiety miały przedstawiać się w sposób, no, maks maksymalnie na tyle, na ile to pozwalało medium komiksowe realistyczny. Miał być zakaz również przedstawiania zbyt dużej ilości zjawisk na przyrodzonych, czyli z komiksów wyleciały wszystkie gule, zombie. Później po latach Marvel miał z tym dość, dość zabawny problem oraz postacie, które można też oskarżyć o homoseksualizm, dlatego w latach 50. pojawiła się Batwoman i Batgirl pierwsza jako swego rodzaju dodatek do Batmana, który był tym głównym oskarżonym o propagowanie homoseksualizmu w komiksie. No i przede wszystkim walka też z nagością i z deprawowaniem pod różnym względem. Rodziny, które miały być pokazywane w komiksach, miały być całe, miały być unikane tematy związane z rozpadem małżeństw, z rozwodami. Też do kasacji poszły wszelkie różne rzeczy uważane za niezgodne z czymś dobrym dla amerykańskiej młodzieży. Czy uważacie, że ta próba nałożenia jakiejś cenzury, jakichś zasad na komiksy w tych wczesnych etapach ich powstawania była słuszna, bo nie da się ukryć, że one były przeznaczone dla najmłodszego czytelnika. Oczywiście czasy były takie, że niektóre z tych zakazów były na pewno zbyt restrykcyjne, na przykład ukrywanie jakichś seksualnych potrzeb bohaterów w ogóle, ale czy generalne próby narzucenia jakichś norm na produkt dla dzieci, na tym poziomie historii, patrząc z dzisiejszej perspektywy, były słuszne wtedy? Ja bym tutaj nie odnosił się od tego, czy to było słuszne, czy nie, natomiast to, o czym możemy powiedzieć, jakie to miało konsekwencje. Jakie miało konsekwencje stworzenie właśnie tego kodu komiksowego i co to spowodowało. Bo to, że nie mieliśmy otwartej nagości, nie mieliśmy wielu, czy to cięższych, czy mniejszych pozycji seksualnych, nie znaczyło, że nie mieliśmy... Teoretycznie seksu nie było, natomiast to wcale nie oznacza, że począwszy od lat 60., a nawet i wcześniej, twórcy komiksowi tego seksu nie pisywali. Bo mimo tego, że mieliśmy ten ostry kot, który miał chronić amerykańską młodzież przed dewiacjami, to wcale nie oznaczało, że nie było rozerotyzowanych pos, nie było rozerotyzowanych bohaterek, ani nie było, ani nie było różnych mniej lub bardziej... Czytelnik dla dorosłego czytelnika sugestii. Zwłaszcza, że komiks bardzo, ten komiks amerykański bardzo szybko wyrobił sobie kanon piękna, zarówno kobiecego, jak i męskiego. E, tak, no, tutaj mieliśmy określony już e, kanon. Co prawda, niektóre elementy tego kanonu, jak choćby ikoniczny strój Wonder Woman, w latach 60., -tych, 70. -tych ulegały e, drobnym przemianom. Mieliśmy tutaj dość zabawną sytuację z komiksem, który się nazywał Diana Prince Wonder Woman, gdzie Wonder Woman była agentką tajną i podróżowała sobie po świecie i tam jej, design jej stroju się wtedy mocno zmieniał. Twórcy odeszli od e, pewnych rzeczy tradycyjnych dla postaci, jak gorset, czy, czy jakieś no, krótkie spodenki, e, bądź spódniczka. Czy jak w przypadku Catwoman, po prostu koszula nocna. tak I e, mieliśmy, mimo to jednak wykreowany został pewien kanon, o którym wspomniałeś. Mężczyźni wy, wysocy, dobrze zbudowani, muskularni, e, z reguły z, też no, wykształciły się pewne cechy charakterystyczne dla wyglądu. Oczy były u większości z nich błękitne, nawet jeżeli mieliśmy do czynienia tutaj z brunetem, jak Batman, on też miał niebieskie oczy i przewagę blondynów. Kobiety, smukłe sylwetki, dość zgrabne. No i teraz powiedzmy sobie, co mogłoby być zakryte, a co odkryte. Jeśli chodzi o mężczyzn, mieliśmy dwa sceny. Albo mieliśmy bohaterów upianych od stóp do głów całkowicie, albo mieliśmy nagie, muskularne torsy. Natomiast w przypadku kobiet, co mieliśmy podkrywane nogi aż do końca. Coś, co może jeszcze nawet w latach 60 mogło budzić kontrowersję. Mieliśmy podkrywane ramiona, mieliśmy głębokie dekolty. No i to się aż prosi o jakąś ocenę tego, czy, czy nie jest tak, że czasami ten, ten wygląd, ten design jest uzasadniony. Na przykład Catwoman. Postać, która jest zaprojektowana jako uwodzicielka, która, która ma promieniować seksapilem. W takim razie, czy powinniśmy. Znaczy, to pytanie, czy widzimy w Catwoman, bo są dwa komponenty postaci Catwoman. Pierwszy uwodzicielka, drugi złodziejka. I yy, yy, ale one ze sobą tak. Mogą współgrać. Tak, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, który z tych komponentów powinien przeważać. Mieliśmy bardzo długo ketumen, która jednak swoim wyglądem może i kusiła, ale nadal nadawała się no, do swojej złodziejskiej profesji dość dobrze. Jej budowa była dość drobna, nawet e, nawet jak była przedstawiona w roku pierwszym w samym gorsecie, w jednej ze scen, gdy Bruce Wayne wyruszył na swoją pierwszą misję, e, ten jej wygląd nie był przesadzony. Przychodzą lata 90. i mamy rano. E, Balanta, gdzie no biust Catwoman był no, dość mocno wyeksponowany. Tak, wyeksponowany. E... I tutaj już y, mieliśmy postawienie na ten komponent uwodzicielski i moim zdaniem niepotrzebnie. Później już Brue Baker e, wraz z Stuartem i z... E... A ty już wybiegasz e... bardzo daleką przyszłość. Tak. Wdejesz... Ale powrócili mhm. do tego. Po prostu chciałem zamknąć... Ale tak, tak to jest powiem... dlatego ciekawe, bo etap. Catwoman jest chyba też postacią, która bardzo często przychodziła różne zmiany e, w designu samej postaci i jej kostiumu. I jeżeli spojrzymy teraz na całą tą historię, to nie oszukujmy się, ten kostium jest zawsze, albo opina jej ciało dosyć ciasno, albo przychodzą na myśl właśnie takie rzeczy jak koszule nocne. Tak, takie zwiewne bardziej. Tak, to, to jest postać, która wydaje mi się, że z biegiem czasu ten jej komponent uwodzicielski się wcale nie zmienił. Natomiast wydaje mi się, że problem nie jest to, że były takie postaci, jak Getumen, które miały ten wyraźny aspekt obowiedzicielski, który przez lata dominował w kreacji jej postaci. Natomiast problemem był taki, że tego typu design i tego typu kreacja postaci była tworzona niezależnie od tego, jakiego rodzaju bohaterki mieliśmy. Tak zwana ekspozycja komiksowa, rzecz, która miała komiksy sprzedać i która nie zniknęła do dzisiaj. Przecież są całe wydawnictwa, które hmm. właśnie tym wabią swoich czytelników. na przykład e, przypomnijcie mi, jak się nazywa... Green Fairy Tales? Green Fairy Tales, właśnie. To jest, czy nawet e, słynna Lady Death, której też własność już przeskakiwała od wydawnictwa do wydawnictwa. Teraz zdaje się, Avatar Press jest jej właścicielem. I to Ale były komiksy, Pierella, Red Sonia też Oczywiście, przede wszystkim Vampirella. mają ten, przy, przy nowych czytelników swoim wyglądem przyciągać. Oczywiście tak. Chociaż Sonia ma troszkę dłuższą historię. Powiedzmy, że, że pewne fantazy, takie różne tropy można usprawiedliwić w przypadku tego komiksu, ten kazus słynnego stalowego bikini, który pokutuje chyba na wszystkich komiksach amerykańskich superbohaterskich. To jest termin, który został wykuty właśnie jako krytyka tej niedorzeczności niektórych skąpych kostiumów. No i niestety, miały lata i okazało się, że powstało bardzo dużo nowych bohaterek, bardzo dużo nowych właśnie kostiumów, które były skąpe, były kompletnie niedopasowane do anatomii. Nie z takich powodów, jakie kiedy tworzyli je twórcy z lat 60., tylko dlatego, że tak właśnie wyglądały bohaterki komiksowe i one były tworzone nie dlatego, że miały być seksualizowane, tylko, że miały wyglądać tak jak bohaterki 10, czy 12, czy 20 lat wcześniej. Znaczy tutaj chyba wyjątkiem dość poważnym od tego, co powiedziałeś byłaby postać Power Girl i, jego, i jej nieszczęsnego okienka na biuście, które no dość mocno wskazywało na to, że to jest postać, której kostium z zaprojektowano w, ten, a nie inny, w tym, a nie innym celu. Ale to też jest ciekawe, bo um, nie możemy zapominać o tym, że niektóre z tych kostiumów, niektóre z tych decyzji artystów w sprawie pewnych postaci są dosyć udane. I to, że kostium jest seksowny, nie znaczy, że to jest projekt... Który nie zasługuje też na podziw, wydaje mi się. Jakiś przykład na przykład? Jakiś przykład. Wydaje mi się, że większość kostiumów Catwoman jest seksowna i jest udana w szczególności ostatniej in inkarnacji tych kostiumów. Mhm. Jakby się nie śmiać z czerwonej Sony to z jakiegoś powodu stalowe Bikini plus teraz często pokazywana też jest w takim futrze na ramionach, że to się utrzymuje z, nie z powodu też pewnej tradycji. I to jest taki pomysł, który stał się memem, ale on się w tych komiksach sprawdza. No ale patrz, mieliśmy w Marvelu postać, która dołączyła do Marvelu, Angele, ehm, która przepraszam też... Przepraszam no, tak... cię, jeszcze, jeszcze jeden e, przykład mi przyszedł do głowy, taki wyjątkowo, wydaje mi się, wyraźny, jeżeli chodzi o premierę Captain Marvel, to przejście e, c, roli Ka Carol Danvers w Marvelu z... E, Miss Marvel do Captain Marvel to jest udany redesign oryginalnego kostiumu. Natomiast ten starszy. Znaczy jeszcze lepszym zaliczyła Kamala Khan w swoim kostiumie, który jest no niesłychanie udany. W ogóle możemy zrobić na, przykła na przykładzie Carol Danvers całą historię te tej prezentacji tego typu postaci w komiksie superbohaterskim. Od właśnie takiego pierwszego designu Carol Danvers, kiedy była postacią, która co tak naprawdę miała? Y, miała była super bo odkrytym odkrytym brzuchu. Pewnie całkowicie odkrytych nogach i latała, żeby walczyć ze zbrodnią. Dopiero później, gdzieś tak w połowie lat 80., kiedy przekształciła się najpierw z Miss Marvel w Binary, w potężną superbohaterkę już całkowicie zakrytą i później właśnie przekształcona w Captain Marvel, która już była de facto ubrana w zbroję. Hmm. A jeśli nie zbroję, to taki bardzo wojskowy uniform. To też właśnie widziałem. Ale, u... ale to jest ciekawe. Wydaje mi się, że w szczególności jeżeli chodzi o Miss Marvel, ten przed samą, samym przekształ przekształceniem się w Captain Marvel, to oba kostiumy i ten najnowszy z którym mamy do czynienia teraz i, i troszkę on jest poprawiony w filmie i ten Miss Marvel, one są obydwa udane i tutaj na pewno więcej zdecydowanie więcej ciała zakrywa ten e, stworzony dla niej e, teraz i w, do nowej roli Captain Marvel i też definitywnie większej roli w komiksach Marvela, ale ten stary z szarfą wokół bioder i odkrytymi nogami, to z punktu widzenia artystycznego wydaje mi się bardzo udany, udany pas, projekt. Paskudny, jak się Ja wiem, jak patrzyłem na to body, serio, pierwszy mój komiks, który Przeczytałem, w którym się akurat wtedy bardziej w tle pojawiła Captain Marvel. Nie traktowałem tej postaci na serio. Ona była dla mnie, nie wiem, postacią pokroju tigry, która no też głównie, z jej główną zaletą były jej wdzięki. Tigra jest chyba naga, tak? Tak. No to nie wiem, czy to Nie, jest... ale dla mnie, dla, dla mnie to body, bardzo mocno opinające jej ciało. No było znaczy to bardzo, bardzo mocno i w bardzo mały, mały, małą przestrzeń tego ciała. Ale nie, moim zdaniem nie, moim zdaniem, to jest to oczywiście jest pewnie kwestia gustu, ale na poziomie projektu, jeżeli projektujemy super bohaterkę, i jednym z tych założeń jest to, a pewnie tutaj było. To założeniem, że ona musi pokazywać trochę ciała. Wydaje mi się, że, że są gorsze przykłady. Ale zobacz: Wonder Woman Straczyńskiego, ubrana w spodnie, przez część ranu też no, miała kurtkę na sobie. Przynajmniej coś, co wyglądało jak kurtka. I wyglądała świetnie a była pozbawiona to tej nagości, o której e, powiedziałeś. Ale wróciła do niej. No wróciła, no niestety wróciła, ale ja bym niestety, chciał żeby to, to, wrócił tam ten ten. To, to wydaje mi się, że, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy nagość w komiksie superbohaterskim konkretnie może, już nie mówiąc ogólnie. Jest problemem, to jest problem. Znaczy, nie, ja teraz tutaj nie mówię o tym, że nagość jest dla mnie problemem, bo spokojnie mogą być dla mnie postacie ma nawet maksymalnie rozlegliżowane, bądź w negliżu w całości, ale jeżeli już się przyzwyczaję do jakiegoś e nowego designu, nowego stroju, który jest praktyczniejszy, fajnie wygląda, to później powrót do komiksów, które ukazywały te poprzednie stroje, te bardziej rozne, roznegliżowane, no troszeczkę mnie kłuje w oczy. Gorzej mi się to czyta niż czytało w momencie, w którym jeszcze tych lepszych kostiumów, w tym przypadku bardziej zakrywających ciało, nie znałem. Tutaj jako przykład też kontynuując wątek Wonder Woman, mogę podać jej ranę z New 52 w porównaniu z tym, co się później działo, czyli końcówka New 52 i odrodzenie. Jakbym nie lubił tego, co napisał Azerello, jakby tego mi się z przyjemnością nie czytało, jakbym do tego z chęcią nie wracał. Tak, widząc już nowy kostium Wondermontem, bardziej zbroję wzorowaną na jej filmowym wdzianku z tą spódniczką i wracając do tego, co rysował Chiang, no rysował bardzo ładnie, ale mimo wszystko, widząc bohaterkę w szortach i w kursecie, no Troszeczkę mi się gorzej na nią patrzy, chociaż czyta nadal tak dobrze, nadal dobrze ale kuje to w oczy i przeszkadza, i wolałbym, żeby jednak te designy szły w tą stronę bardziej Uważasz, że To jest, to jest jeden z przykładów stalowego bikini, czyli e, wygląd bohaterki przed praktycznością jej kostiumu. Mhm. No to jestem w stanie się z tym zgodzić, dlatego że na czymś trzeba te superbohaterskie światy budować. Tak? To, to już dawno wyszliśmy z tych epizodycznych komiksów superbohaterskich, w których w czterech zeszytach jedną historię się zamykało i to nie miało żadnych konsekwencji dla świata, w którym superbohaterowie i superbohaterki żyją. Teraz rzeczywiście, żeby miało to sens ręce i nogi, to trzeba sprawić, żeby superbohaterowie, żeby ta formuła amerykańskiego komiksu popularnego trzymała się jakichś zasad bliższych, bliższych po prostu Logice i życiu. I tutaj się jestem w stanie zgodzić, że w momencie, kiedy to przestaje być kwestia tylko i wyłącznie artysty, decyzji artystycznych dotyczących tego, jaki ma być wizerunek danej postaci z fantastyki komiksowej, jeżeli to ma być już częścią świata, którego my mamy traktować jako ten świat bliski nam, prawdziwy, jakimiś zasadami się też rządzący, to faktycznie te kostiumy powinny bardziej sprzyjać roli postaci. Wszyscy się zgodzimy, że na przykład design Poison Ivy z Batmana, fakt, że to ona jest przedstawiana jako Ponętna kobieta w tych komiksach ma głęboki sens, jeżeli chodzi o jej rolę w samym tym komiksie, jej rolę jako złoczyńcy, jej wpływ na mężczyzn w ogóle. Dlatego właśnie y, powinniśmy sobie powiedzieć, że nagość w komiksie zarówno jest problemem, jak i tym problemem nie jest. Problemem nie jest, ponieważ jeżeli przyjmiemy tą oryginalną rolę komiksów sobochatejskich, że ona opowiada o losach, Prawdziwych bohaterów, postaci, którzy, postaci, którzy są nad ludźmi, którzy mają te nadludzkie właściwości i oni są piękni, wspaniali, wysocy i muskularni, to jest dobry sposób, żeby graficznie to pokazać. Natomiast, kiedy mówimy o nowoczesnym komiksie sobie bohaterskim, który ma być pewną taką metaforą życia zwykłych ludzi, którzy mają zwykłe problemy i robią te zwykłe rzeczy, czy to jest dobrze, że oni są tacy bardzo przeseksualizowani, czy oni są tacy bardzo mocno odkryci? Tak, wtedy to się już robi problem. To się robi problemem przede wszystkim, jeżeli dotyczy to każdego superbohatera, każdej superbohaterki i każdego superzłoczyńcy. Dlatego, że to jest równanie do jednej linii. To przestaje być ciekawe po prostu. Jeżeli każdy superbohater ma mieć biceps y kapitana Ameryki, czy biceps super y Supermana, no to po co nam, ty, po co nam te historie superbohaterskie, skoro wszyscy są tacy sami? Poza tym, jeżeli jedynym celem fabularnym tego komiksu ma być tylko podniesienie w sprzedaży u najniższych demograficznie członków rynku, to no to. Przepraszam, ale to się mija z celem rzeczywiście. Znaczy, seks, jeżeli służy fabule, jeżeli nagość ma sens, z punktu widzenia scenarzysty. Znaczy, gorzej jest w sytuacjach, które częściej wydaje mi się, w komik komiksie superbohaterskim spotykanych, gdzie ta nagość i czy stosunki płciowe nie są jakoś uzasadnione fabularnie czy potrzebne, a jeżeli już są wprowadzane, to są wprowadzane. Źle, bardzo źle. No, jak wspomniałeś o tych stosunkach w komiksach, to przypomniały mi się e, dwa komiksy, bardzo złe w tym względzie. Pierwszy to Catwoman z New Fifty, e, gdzie w pierwszym zeszycie Catwoman e, e, uwodzi Batmana i dochodzi między nimi do stosunku, ale dochodzi dość do, do stosunku dość specyficznego bo bohaterowie zostają w maskach zostają w części kostiumów czy Batman w pelerynie i odbywa się to poprzez splątanie ciała i później już scena po. I tak to naprawdę tak wy... bardzo by Tak, to naprawdę tak źle wygląda. E, szczególnie ten Batman roz, e, z roznegliżowaną klatką, na niej leżąca Catwoman i ta peleryna na nim wciąż leżąca. Nie, to jest złe. A drugim komiksem, którym ta scena stosunku seksualnego pomiędzy bohaterami do niczego nie doprowadzała i była absolutnie zła na wielu różnych poziomach, jest dla mnie All Star Batman i Robin, e, Millera i Lee, który w pewnym momencie po pokonaniu złoczyńców pokazuje nam scenę stosunku e, seksualnego pomiędzy Batmanem i Black Canary na dachu. E, jeszcze no, z Bogiem sprawa, jeżeli to byłby zwykły sam seks na dachu. Nie, w tle był płonący budynek, w którym skwierczały ciała pokonanych przez nich wrogów. I to było złe, naprawdę na wielu poziomach. Jeszcze teksty, które e, w e, myśli Batmana, w Plutów, wtedy Miller, dodatkowo potęgowały uczucie, że... Co tu się dzieje, do czego to zmierza? Pierwszy pocałunek i Batman, e, pojawia się myśl Batmana, i e, żeby tutaj za bardzo nie przekręcić, było coś w tym stylu, że. A jej język dziwnie pachnie, pali papierosy. Już od tygodni nie całowałem się z kimś, kto pali. Największy detektyw świata. Tak, ale do czego to zmierzało, po co to było potrzebne? I to jest dla mnie koronny przykład tego jak bardzo źle jest seks wykorzystywany często w komiksach superbohaterskich. To było, że powiedzmy dwa słowa o Batman Damned, czyli ostatnim dziele z imprintu Black Label od Azarello i od Libre Mecho. Pojawił się w tym komiksie kadr, w którym naprawdę trzeba się dopatrzeć, bo to nie jest tak, że ten fakt został od razu zauważony i od razu wytknięty. Potrzeba było pewnego ale, czasu. Ale wiemy, że czytelniczki od razu zauważają co najważniejsze. Potrzeba było chwili czasu, żeby czytelnicy zauważyli, że doskonały rysownik Librem Echo postanowił w jednym z kadrów pokazać zarys członka Batmana. Echo i awantura, która się po tym fakcie rozegrała, doprowadziła do tego, że kolejne już dodrukowane egzemplarze tego numeru Batman Dent mają ocenzurowany ten, ten delikatny fakt. A tak. uważacie, że że to powinno się stać tutaj cenzura jeszcze na, na postać tego formatu. Znaczy, dla mnie to jest całkowity absurd, absolutnie. bo mamy serię nową serię od DC stworzoną dla dojrzałego czytelnika, który no, powinien spodziewać się pewnych rzeczy, które może w komiksie, przeznaczonym dla osoby dorosłej, dojrzałej zobaczyć. Mamy w tym komiksie, odpowiednio oznaczonym, odpowiednio sprzedawanym, odpowiednio reklamowanym, zarys przyrodzenia nagiego jego mężczyzny i to nie, zarys taki tak. umówmy się zostawiający większość tutaj wyobraźni czytelnika. Tak? To nie było wulgarne tak. pokazanie ciała ludzkiego. I co ważne tutaj akurat to był jeden z tych przypadków, gdzie ta na, nagość była uzasadniona w pełni fabularnie i ona wynikała z, e, z całego kontekstu historii. Jak Batman wraca zmęczony do tej swojej jaskini i zrzuca ten kostium z siebie. No afera z tego powodu jest dla mnie kuriozalna i naprawdę dziwię się e, temu, że DC zdecydowanie się na e, wykastrowanie Batmana w, e, do druku i mm, wprowadzeniu właśnie zeszytów w poprawkach. A czego się boję, to tego, że za jakieś 10 lat, jak będziemy mieli rocznicowe wydanie, to zostanie ono, ono zatytułowane nie Anniversary Edition, nie Special Edition. To odcenzurowana a, wersja. Tak. Ale to bardzo dobrze pokazuje, jaką mamy sytuację we współczesnym komiksie amerykańskim. Bo możemy powiedzieć, że nie ma żadnej cenzury, nie ma żadnego już komik-code'u. Znaczy, ten... Są i yy, Marvel, i DC. Mają wewnętrzne spisy yy, rzeczy, które mogą się u nich w komiksach pojawiać i jak te rzeczy mają być przedstawiane. Więc oni sami wewnętrznie już regulują to, ale nie ma czegoś odgórnie góry no, Ale Co to znaczy, że cały czas nie ma już takiej otwartej nagości, która już pojawia się tylko czasami w imprintach. Natomiast co? Wciąż mamy zerytalizowane postacie, które w większości przypadków kompletnie nie mają żadnego sensu. Ale mi się, że coraz mniej i... Yy... Duże wydawnictwa starają się do pewnego stopnia naprawiać niektóre z tych błędów przeszłości. Natomiast pojawiają się jest bardziej absurdalne sceny i jest bardziej wprowadzenie absurdalnych motywów seksualnych, które nie ma żadnego sensu, Czy jest dużo, dużo bardziej dziwne niż to, co się działo w latach 70. czy 80. -tych. To może powiedzmy coś o tych dwóch najsłynniejszych aferach amerykańskiego komiksu obyczajowych, czyli przede wszystkim o aferze okładki Spider-Woman. Autorstwa Milo Manary i o tym, jak Frank Czo radził sobie współpracując z wydawnictwem DC. Zaczynając może od Manary. Milo Manary to włoski rysownik, który jest i w Europie, i w Stanach znany jako jeden, jeden z autorów takich komiksów, które są mocno erotyczne, ale to jest też taka erotyka z wyższej półki. To są naprawdę dobre komiksy, świetnie narysowane i też z ciekawą fabułą, natomiast nie da się ukryć, że są mocne. Są erotyczne. Czasami. Znaczy ja to nawet Podrok po nazwał to, to jest erotyka, i nie ma tutaj e, ubierać to w e, jakieś dodatki, typu, I, że można o nich powiedzieć, że są trochę erotyczne. I każdy, kto kiedykolwiek miał więc jakikolwiek komiks narysowany przez Milo Manaje wie, czego się po nim spodziewać. To prawda i w, e, trzeba też powiedzieć, że to jest artysta uważany za jedną z ikon komiksu europejskiego. E, człowiek, który współpracował z Bridget Bardo. Człowiek, który współpracował przy ilustrowaniu scenariuszy Rojodorowskiego. Pod, Te, poza, czy... uro, poza Europą, do której jeszcze potem przejdziemy, e, Milo Manera wielokrotnie robił, czy to okładki, czy to właśnie różne ilustracje dla amerykańskich wydawnictw. No i w końcu poszło o tą jedną nieszczęsną okładkę, którą zrobił. Tak, niestety nie pamiętam, który to był numer. Nie zapisałem sobie tego ale pojawiła się okładka alternatywna, która przedstawiała tą superbohaterkę w jej kanonicznym bo może jeszcze powiedzieć, Postumie... co to jest alternatywna okładka? Alternatywna okładka to jest okładka sprzedawana, w ten sam komiks, zeszyt komiksowy, sprzedawany z okładką w limitowanym nakładzie. Z reguły zrobioną na specjalne zamówienie mającą większą wartość artystyczną, bo są do wariantów, czyli okładek alternatywnych, zatrudniani rysownicy wyspecjalizowani albo w ogólnie sztuce, albo tylko w tworzeniu okładek komiksowych. Czyli jeżeli wychodzi, powiedzmy, tysiąc egzemplarzy danego komiksu, to gdzieś tam może jest wydawane i robione specjalnie 50 sztuk, które ma inną. Tak. Znaczy, różnią się tylko i wyłącznie innym ilustracją na okładce. Tak, i radio są różne i też są wersje tych e, okładek alternatywnych różne, e, bo mamy na przykład tak zwane Virgin Cover, gdzie e, mamy tylko sam obrazek bez żadnych napisów, ale tutaj trochę odbiegamy od tematu. Więc... Tak, zatrudniając Manarę jako artystę, który zrobił właśnie tą okładkę alternatywną, Marvel dokładnie wiedział, z kim będzie współpracował już w tym punkcie swojej historii. Zwłaszcza, że już wcześniej też z Manarą współpracował. Współpracował. Komiks X Woman. X Woman tak. chyba w 2009, 2009 roku trafił do Stanów Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam. Jeśli nie, to poprawcie nas w komentarzach. Mm. Więc tutaj nie, miało, nie było mowy o pomyłce. I mimo... Artysta erotyczny został zatrudniony do zrobienia alternatywnej okładki komiksu Marvela. I mimo, że w jego pracach dla Marvela na gości nie ma, to jednak widać, że to jest artysta erotyczny. Tu umówmy się, ta okładka jest rzeczywiście przeseksualizowana. Jest wyzywająca poza, e, taka, która nie pozostawia czytelni. Zresztą no tutaj Manara po postawił sobie chyba za punkt e, honoru, żeby e, bohaterka, w, e, jej kostium wyglądał jak farba na skórze, a nie no, jakiego, Ale wiesz jak... co, no tutaj nie musiał się za bardzo wysilać, bo ten klasyczny kostium spider man trudno było inaczej narysować jak. I, wy, I wybuchła ogromna afera, mimo że porównując z innymi okładkami, innymi designami, te, ten rysunek wcale tak bardzo nie wyróżniał się od tego, co Marvel wówczas prezentował. A czy znaczy, To głównie chodziło o pozę też. Ale to, to był troszkę już znak czasu, bo w Ameryce kwestie sprawiedliwości społecznej zyskiwały coraz większy posłuch a coraz więcej takich spraw jak właśnie... Może nie erotyka, ale taka ekspozycja, niepotrzebna ekspozycja erotyki w komisji superbohaterskim zwracano uwagę, fani zwracali uwagę, a wydawnictwa do tej pory słuchali tego i nadal słuchają. Więc może dobrze, że taka afera wybuchła i dzięki temu ludzie zwracali uwagę, że mamy takich artystów jak Greg Land, którzy są znani z tego, że malują wszystkie postacie kobiece jak aktorki z filmów polno. To jest spora część tej niechęci, czy nawet hejtu, była skierowana w, w stronę Milo Manary, który jest tutaj Bogu Ducha winien, dlatego on zrobił to, co potrafi najlepiej, w najlepszy sposób, jaki potrafi. Zrobił to, to co mu zlecono, dokładnie i tylko Wykonał tyle. zlecenie, natomiast okazało się, że Marvel tutaj, mimo że już wcześniej umawiał się z tym artystą na, na różne, różne podobne kontrakty, to tutaj przeszarżował, tutaj znak czasów już odcisnął swoje piętno na, na tej pracy. Milo Manarę wsparł inny popularny rysownik komiksowy Frank Cho zresztą również ścigany za, za rysowanie przeseksualizowanych postaci kobiecych. Ja od razu, zanim przejdziemy dalej już do tej afery Franka Cho i Gregaruki, to chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. W sensie m, mówiąc o Milo Manarze i Franku Cho, nie mówimy o wyrobnikach komiksowych. Chociaż Frank Cho może troszeczkę jest wyrobnikiem komiksowym, ale na pewno jest też znakomitym artystą. Natomiast też mówimy, mówimy o rysownikach o, z wyższej półki. Mówimy o rysownikach z wyższej półki, którzy mają absolutną i pełną świadomość swojej pracy, swoich dążeń artystycznych. W przypadku Franka Czowy wyjątkową dumę, e, jeżeli chodzi o, o, o swoje dzieła. I on nigdy nie ustąpił w tych aferach związanych właśnie z erotką. E, I do tej pory, teraz nawet zdaje się, wydaje, crowdfundingowo artbook kobiet rysowany crosshatchem, takim bardzo eleganckim, delikatnym. Znaczy już kilka artbooków z kobietami przez niego narysowanych się okazało. A nawet podręcznik Franka Cho podręcznik rysowania pięknych kobiet, mhm. tak to się dokładnie nazywa. No i co takiego Frank Cho zrobił? Frank Cho podpadł jednemu z popularnych scenarzystów komiksowych, Gregowi Rupp. i też w Stanach jest w tym momencie jednym z najważniejszych, z najbardziej znanych nazwisk, jeśli chodzi o scenarzystów. Jego komiksy były w Polsce wydane w tomach. Jego run Wonder Woman jest takim bardzo popularnym i bardzo przez fanów w postaci docenianym. W sumie oba rany, bo przecież on miał... Tak, tak, dokładnie. Docenianym komiksem. Niestety, to też trzeba, trzeba powiedzieć, że Frank Cho robił tutaj też okładki alternatywne. Okładki alternatywne, na których Wonder Woman była w różnych wojowniczych... Też bardzo um, sugestywny. E, Wojowniczy w nieco inny sposób w pozach. Greg Ruka zaczął mieć do Franka pretensje. Jako jedna osoba z ekipy re realizującej ten komiks, jako chyba osoba, która miała najwięcej w tym temacie do powiedzenia jako główny scenarzysta serii, próbował wywrzeć na Cho nacisk, żeby te. Przede wszystkim chodziło o spódniczki Wonder Woman, żeby one były dłuższe. Bo okładka, która w końcu była ocenzurowana przez DC. Narysowana fr przez Franka Cho. Tam zastosowano taką cenzurę, że Wonder Woman była w takiej pozie, nazwijmy to, nieelegancko wypiętej, a DC po poradziło sobie z tym po prostu przybliżając kadr i ucinając piękną część, część ciała. Piękną część ciała i, i puszczając bardziej wyeksponowaną tą centralną pozę. Frank Cho zrezygnował z, ze współpracy w ramach tej serii, konsekwencji tej afery. Panie. Chociaż Frank Cho zrezygnował z, zrezygnował z rysowania w tych alternatywnych okładek Wonder Woman to wziął sobie bardzo do serca te wszystkie głosy, że on tutaj robi coś nieodpowiedniego, nigdy się nie ugiął. Radził sobie z tym hejtem w sposób, umówmy się, z wielkim wdziękiem i dowcipem, bo robił różne okładki, które miały prowokować jego przeciwników właśnie, odtwarzając bardzo wiele innych superbohaterek różnych wydawnictw też wyzywających pozach. W przypadku Wonder Woman chyba wszyscy się zgodzimy, że, że Ruka miał prawo zażądać, żeby, chociaż to były okładki alternatywne i podobno umowa Franka Cho z wydawnictwem obejmowała pewną swobodę artystyczną w kwestii tego wizerunku i tego, co będzie na tych okładkach, ale tylko pytanie, jednak... czy ta umowa zawierała e, klauzulę o wolności artystycznej narysuj, co chcesz, i e, czy DC miało w tej było w tej umowie zobowiązane do wydania tej okładki w takiej samej formie, czy wycięcia sobie fragmentu? Wydaje Bo to, mi, znaczy to ciężko powiedzieć. Mogła być umowa różnie. To, to prawda, umową. ale wydaje mi się, że, że biorąc pod, pod uwagę to, jak wszystko się potoczyło i tą rezygnację Franka Cho, czyli go z tego, co, co udało mi się wyszukać, nie zwolnił, ale on po prostu uznał, że ta atmosfera wokół jego pracy jest tam tak już dla niego, dla niego irytująca i nieznośna, że on się z tego projektu wycofa. To jest też bardzo, bardzo ciekawy temat przez to, że musimy zdecydować, jako już czytelnicy jako obserwatorzy tej sytuacji kto ma większe prawa czy scenarzysta czy rysownik co jeśli jest to mniej popularny komiks i mamy scenarzystę i rysownika Praktycznie na tych samych prawach współtworzącego jedno dzieło. Co byście powiedzieli? Kto w konflikcie rysownik i scenarzysta ma więcej, więcej praw w sytuacji, kiedy to partnerstwo jest na równi traktowane? Ja bym wskazał na scenarzystę, jako. Y, dobrze, rysownik według mnie odgrywa równie istotną rolę w y, projektowaniu postaci, czy w powoływaniu ich do życia, w przerywaniu y, idei, myśli na y, papier. Y, które zostały mu przekazane przez scenarzystę, ale mimo wszystko scenarzysta może te pomysły zaakceptować, może nie, ma nadal swój głos, to był jego zamysł, on zleca e, narysowanie pewnych rzeczy i jeżeli efekt końcowy nie współgra z jego wizją, według mnie ma prawo powiedzieć, słuchaj, ale chciałbym, żeby to wyglądało tak i tak, bo to był mój zamysł na tą postać. Scen rysownik ma większą. E, Większe pole popisuje, że i realizuje własne pomysły. Powiedzmy, no są niektóre układy partnerskie pomiędzy duetami twórców, że rysownik jest no prawie współscenarzystą, chociaż nie jest y, jego nazwisko też postawione w rubryce scenarzysty. I wtedy już ciężej orzec, kto ma rację. A jeżeli rysownik tylko zobowiązuje się do y, zilustrowania, do przelania na papier idei scenarzysty, to według mnie scenarzysta ma tutaj niepodważalne prawo i większe. Tak jak rysownik ma prawo do tego, żeby włożyć swoją inwencję, pokazać rzeczy, których nie było w scenariuszu, tak scenarzysta też ma prawo powiedzieć nie. I to jest kwestia tego, jak oni się dogadają, co z tego będzie, chociaż to ich często ostateczną decyzję będzie podejmował jednak, czy też wydawca, co przejdzie? To jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi konkretnie o erotykę w komiksie, dlatego że są też przecież popularne amerykańskie. Serie komiksowe, które żyją erotyką, ale nie są tym wulgarne, nie tylko erotyką. No są, e, Zahaczają czasami o pornografię również. A chyba nikt nie ma tutaj złudzeń, że artysta ma prawo też komunikować się z czytelnikiem w sposób, sposób prowokujący e, i czasami Ach. też wulgarny. Tak, ale wiesz, co to dotyczy wydawnictw, które stawiają na większą wolność artystyczną. Jak chociażby Image i przykład Sex Criminals, gdzie mamy historię dwójki e, osób, e, które po e, s, orgazmie zyskują moc zatrzymania czasu. Cały pomysł później też się rozwija, pojawia się seks policja, coraz więcej osób z podobnymi mocami e, zyskiwanymi podczas stosunku, ale zobacz, image ma, daje swoim twórcom większą wolność wydawniczą. E, tak samo Dark przypominam Horse. Przypominam ci, właśnie, może niekoniecznie Dark Horse, ale przypominam tą, to, jak, jak niektóre sceny wyglądają w komiksach Vertigo. Eee, tylko, tylko Vertigo, mówimy o starym Vertigo. Tutaj. Starym Vertigo, no. oczywiście. Nawet mówimy o tych oryginalnych seriach z połowy lat 90. -tych. Jezu, hmm. przecież przypominam sobie scenę gwałtu na Hajda na Niewidzialnym Człowieku w bardzo popularnym komiksie, zaraz pod mainstreamem, czyli lidze Niezwykłych Dżentelmenów, w która generalnie nie unika seksu, no ale wiadomo, są to komiksy Alana Mura. Ale to też możemy sobie powiedzieć, że dużo tych takich problemów, które były z tymi amerykańskimi aferami, było przez tego, jaki oni mieli model i co oni zrobili z cenzurą. Bo może cofnijmy się teraz i wróćmy do tego, jak to wyglądało w Europie, w której aż do połowy lat 70. sytuacja była dokładnie taka sama, jak w Stanach. Czyli mieliśmy ciężką cenzurę we wszystkich poważnych i liczących się czasopismach, takich jak Tintin, czyli jeżeli chcesz wydać jakikolwiek komiks na tym kontynencie, to musisz zgadzać się do reguł. Nie było mowy o żadnej erotypie, o żadnych poważniejszych scenach. Natomiast jeśli chodzi o różne eksploatacyjne pozy, wyglądało to dokładnie tak samo jak w Stanach. Dopiero kiedy mamy połowę lat 70. i y, zaczyna się wydawanie czasopisma Metal Highland, które miało kilka założeń. Które, y, miały być Odważne historie science fiction i też publikowanie odważnych historii erotycznych. I w tym przypadku, jeśli chodzi o te odważne historie, to w wielu przypadkach oni tam publikowali na naprawdę ostęp pornografię. Co, co się właściwie stało? Jaka była, jaka była właściwie pokłosie tego, że tak wyglądał rynek często gównonujowy? Kiedy okazało się, że w, na głównym rytmie można pokazać wszystko, to wtedy już nie ma żadnych afer. Bo czy kojarzycie jakąś wielką afę z europejskim komiksem, jeśli chodzi o seks czy nagość? Nie, tym bardziej, hmm. że jeżeli mówi, mówimy o ostatnich dekadach ukazywania się komiksów nawet popularnych, bardzo popularnych, mainstreamowych, europejskich, to seks jest ich częścią. Tam nikt nie zwraca... Wszyscy wiemy, że Skorpion uprawia seks na przykład. Hmm. Tak, że w komiksach... No, chyba, że ktoś nagle odkryje, nie wiem, jakieś starsze włoskie tytuły łączące dość mój mocno e, stosunki seksualne z przemocą fizyczną. Ale też jeżeli szykujecie się do przygotowania takiego tematu jak seks i nagość w komiksie i wpisujecie takie różne wątpliwej wyszukiwalności frazy do wyszukiwarki, to okazuje się, że jeżeli chodzi o nawet rynek twardej pornografii komiksowej w Europie, tworzonej przez europejskich Rysowników i artystów, to w większości są autorki komiksy, toż już mówmy się. To on jest bogaty. Ta Ale wajcha to nawet nie została... musimy szukać przy większych. Weźmy sobie chociaż najbardziej popularne tytuły. Jeśli chodzi o Toygall, w co drugim tomie mamy Nagość. Weźmy sobie najbardziej znane po, polskie komiksy, tak? Już w tym samym fankim Kowalu w latach 80. z tym Nagość. Polch nie bał się absolutnie ilustrować nagości. Ja tutaj powrócę na chwilkę też do tych afer największych, jeśli chodzi o afery związane z celu to Europa no, tutaj przeszło w miarę spokojnie. Ja sam kojarzę głównie, już z czasów dawniejszych, nie współczesnych tylko rzeczy związane z e, tytułami amerykańskimi, jak Black Kiss, który też wzbudził szalenie duże kontrowersji, a dzisiaj, dzisiaj go, znaczy dzisiaj, no, w cudzysłowie dzisiaj, go kilka lat temu wydała u nas Planeta Komiksów, to przeszedł bez echa. No, większe wzburzenie wzbudził Mouse w naszych rodakach niż komiks no, o dość mocnej tematyce jak Black Kiss. Już za czas Manory były pornograficzne, polskie komiksy wydawane, jeżeli teraz przeskoczymy na chwilę do polskiego rynku. Na przykład była, były dwie części, zdaje się, serii Obywat. Reklamowane, pamiętam, to jest powód, dla którego ja jeden z tych komiksów mam, przyznam się ze wstydem. Były reklamowane jako science fiction erotyczne, taki komiks, nawet nie wiem, czy smaczny, ale... nie to, to było niesmaczne. Ale to, to miało scenarzysty i rysownika. I szczerze mówiąc, nie uważam, żeby... Obaj panowie się, się sprawdzili w, te, w tej kwestii. To był wulgarny, napisany potwornie. Znaczy, wydaje mi się, że Szyłak tutaj bardziej celował w jakąś bardzo zaowalowa zaowalowaną e, krytykę czy wyśmianie. Komiksu pornograficznego. To jest napisane zbyt, zbyt epizodycznie, zbyt scena na scenę. Większość tych scen to jest, są z, w niedorzecznych pozycjach stosunki. Okej, okay, no można powiedzieć, że to jest parodia, ale wydaje mi się, że tutaj mimo wielkiej sympatii dla, dla twórców i docenienia e, talentu rysownika, no to to absolutnie jeżeli parodia była zamierzeniem, to wystarczyłaby jedna strona, żeby przeprowadzić taki eksperyment, a nie cały komiks. No, mm. Niestety, to było bardzo mało udane. Natomiast dzisiaj mamy, możemy kupić na przykład Polish Pornographics y, antologię i też zdaje się, że była już, już jest za nami, albo zaraz będzie premiera komiksu istota rysowanego i tworzonego całkowicie przez kobiety, też erotycznego. Nie wydaje mi się, żeby te komiksy budziły dzisiaj jakiekolwiek zarządzanie albo Albo wstyd. To jest raczej taka. Takie pole do uwolnienia trochę artystycznych różnych fantazji mm. um, i scenarzystów, i rysowników, to wydaje mi się bardzo zdrowe. Właśnie... Dopóki nie jest tworzone na siłę. Nie chcę tutaj mówić, że Europejczycy są bardziej cywilizowani od Amerykanów, chociaż możemy powiedzieć, że oczywiście, że tak. No ale to, to czy seks czyni nas bardziej cywilizowanymi, albo podejście liberalne do y, spraw erotycznych? No, Natomiast no, to, jest... to chyba raczej jest kwestia tego, że o ile na europejskich półkach można znaleźć otwarcie erotyczne tytuły, które są na tych samych półkach, co najbardziej popularne, Serii jest tą różnicą, że w Europie można takie rzeczy spokojnie wydawać, natomiast w Stanach nie, nie możesz wydawać. otwarcie erotycznych serii i mieć je sprzedawanych jako w, w najbardziej znanych seriach. Ale wulgarne serie już tak, o, to podrzucę tak prowokacyjnie Wam pod dyskusję dwa tytuły: Zaginione dziewczęta Alana Mura i wszystko, co stworzył i co na naszym rynku się bardzo dobrze sprzedało z komiksów Garfa Anisa, które może nie stawiają na erotykę, ale definitywnie są wulgarne. Są bardzo wulgarne miejscami. I to nawet niekoniecznie w swoich erotycznych, ale nawet jeśli chodzi ale o również, kwestie poglądowe. To prawda, ale również w, w kwestiach erotycznych, a w szczególności w kwestiach pokazywania na gości. Dla mnie Garf Enis jest takim autorem, który epatuje nie tylko na gościom, ale tak. na gościom także jeśli chodzi o inne sprawy. Że to jest trochę taki... Kiepski podst podstawowkowy humor. Mhm. Ale wspomniałeś o tym, że na chwilę pozwolę mhm. sobie wrócić do tego, co wcześniej padło: że w Stanach pewne serii otwarcie erotyczne nie przejdą. Ale mamy tutaj przykład Sandstone, komiksu, który zaczynał jako e, coś wypuszczanego cyklicznie na deviantarcie, a został wydany później w e, formie tomów przez Image. E, mało tego, sprzedał się na tyle dobrze, że teraz jest kontynuowany. Mówi się też o spin-offach e, powstających, więc my Myślę, że tutaj tak zależy też od wydawnictwa, od grupy docelowej i od tego, czy to jest komiks bardziej mainstreamowy, czy nie. Poza tym sam Sunstone, jak już o tym komiksie mowa, też nie jest czystym erytykiem. Tutaj BDSM i sprawy z nim związane zostały wykorzystane jako jeszcze jeden etap przyłamywania strachu i uczenia się zaufania do partnerki. To prawda, ale jest to definitywnie komiks erotyczny i to skupiony na konkretnym fetyszu. Hmm. A ty myślicie, że ten rynek amerykański robi się bardziej inny, normalny, czy też europejski pod tym Właściwie względem? To, jeżeli chodzi o Samstone, to jest chyba troszkę fenomen autora, bo to jest autorski komiks z Stefana Sin Nie wiem. Przepraszam, jeśli wymawiam nazwisko źle. Czy fakt, że ten facet usiadł i napisał w wyjątkowo przekonujący sposób. Komiks erotyczny, którego głównymi bohaterkami są dwie kobiety, to jest definitywnie zaskakujące, bo to umówmy się jest napisane bardzo elegancko. Tak absolutnie wielki sukces i dowodzi jego talentu na obu polach. Moim zdaniem. Delikatny, o... tak. ciekawy, zabawny miejscami. Jeżeli chodzi o rysunki, to musiałbym was spytać, czy podoba, podoba wam się grafika? Jaką... Wiesz co, zależy, które, bo postaci? niektóre ten, e, ogólnie jego projekt postaci bardzo mi się podoba. Od strony graficznej Sandstone jest bardzo różny. Są tam grafiki, które plansze, po których widać, że były tworzone na szybko, które no nie zachwycają, ale są też takie, po których widać, że autor posiedział przy nich trochę, spędził trochę czasu na dopieszczeniu szczegółów i one na mnie robią szalenie duże wrażenie, uwielbiam na nie patrzeć zresztą ja tutaj pracę Stepana też podziwiam e, szerzej, nie tylko w Sunstone ale też no, przeglądając Witchblade e, czy to okładki, czy to e, komiksy przez niego współtworzone no, robią nieraz wrażenie. Te plansze dopracowane, zwłaszcza zbroje, pełne szczegółów, dopracowane pod względem tego, jak co ma leżeć, gdzie, żeby nie było jakoś dziwnie ułożone na bohaterach. I naprawdę ja jestem pod wrażeniem i pod, stan, pod wrażeniem sam stąd też. Już pominę tutaj te niektóre plansze robione na szybko, czy, czy nieraz tła, ale no. Ogólnie komiks zostawił we mnie bardzo pozytywny odbiór. Akurat mhm. w przypadku Sandstone, to trzeba powiedzieć, że tych teł robionych na szybko i rozmazanych jest tam bardzo dużo. Może to chodzi o to, że rzeczywiście, że te początki komiksu to były takie bardzo internetowe, mhm. bardzo na luzie. Rzeczywiście sporo pracy jest włożonych w projekt postaci, i ten szczególny styl Stepanem może się. Może się bardzo podobać, tak to on jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny i gospodarka kolorem sprawia, że one są tak w sposób bardzo wyraźny, inne od postaci wydawnictwa. Tak, i akurat jak wspomniałeś o tym, że te tła z tym się zgodzę, ale zobacz, to też można odbierać w innym kontekście. Może to był celowy zabieg autora, żeby skupić się na postaciach. Fabuła, która jest mocno e, skupiona na postaciach na ich rozwoju, na ich relacjach, też e, grafika może to odzwierciedlać. Tło nie jest ważne, to, co jest pomiędzy e, bohaterami. Mamy jest... tutaj główne bohaterki i one się liczą. Bardzo łaskawa interpretacja. Wydaje mi się, że w tym przypadku Sunstone to jest pośpiech, tylko i wyłącznie mm -hmm. pośpiech. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby tego typu właśnie tworzenie historii było czymś, co by się częściej pojawiało w głównym komiksie amerykańskim niż to, co w tym momencie dominuje. Nawet abstrahując już od tego, że to jest historia dwóch kobiet, bo to też już jest coś, co coraz częściej przenika do, komik do komiksu znaczy, i to jest, to jest historia jest... dwóch osób, e, które odkryły w sobie miłość do siebie i no ja bym na to starał się nie patrzeć. No że tak, to ale, ale wyobrażasz sobie taką kobiet. historię w latach 90. O, no nie. No właśnie. To jest też coś, co, co powoli przenika. I wydaje mi się, że też chyba. No dobrze. Znaczy, jeżeli można zrobić poezję z BDSM, to prawdopodobnie można z każdego fetyszu, to, że się to udało w ramach autorskiego komiksu, to absolutnie trzeba docenić. No i że ten komiks przebił się do mainstreamu i miejmy nadzieję, że to spowoduje dalsze konsekwencje. Tak, że to nie jest komiks dla ludzi rządnych jakichś erotycznych przeżyć. Nie. To jest absolutnie seria rządząca się fabułą. I relacjami między postaciami. Tam to, to nie ma być komiks, który ma podniecić. Tak, czytelnika. i to jest też w wielu miejscach bardzo obyczajowy komiks. Nawet tak, no tutaj wchodzimy w no to, życie bohaterek. To jest całkowicie obyczajowy Tak, seria. I tutaj ktoś, że powiedzmy, rządny. Doznań erotycznych może się ogromnie zawieść. Na przykład jest scena, w której bohaterka no, ze skrępowaniem, ale mimo wszystko mówi o tym, że w danej chwili ma okres. Więc no, to są też rzeczy mocno życiowe, mocno obyczajowe, które mogą odpychać e, czytelników, którzy się spodziewali czegoś innego. I dobrze by było, żeby znikali tacy czytelnicy. Z drugiej strony, jeszcze jeżeli chcemy zamknąć już komiksy o komiksie superbohaterskim dyskusję całkowicie, to chciałbym zadać Wam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest tak, że w tym komiksie, nawet bardziej tandetnym, jeżeli chodzi o eretykę i ekspozycję? Czy superbohaterką ubywa jakiegoś majestatu przez to, że są? skąpiej ubrane? Czy uważacie, że to jest problemem, jeżeli chodzi, wpływa na ich charakter, albo wpływa na, na to, jak ich odbiera i czytelnik, i potencjalnie uratowani przez nie ludzie? Jeszcze pozwolę sobie szybko odpowiedzieć, zanim e, przejdzie e, Tomek do odpowiedzi, bo poniekąd już odpowiedziałem na to pytanie wcześniej opowiadając o Wonder Woman i o tym, że widząc te lepsze, przynajmniej w moim przekonaniu, kostiumy, te bardziej zakryte, lepiej dopracowane, i później wracając do komiksów, dobrze napisanych, ale mimo wszystko, w których e, Wonder Woman była ubrana jak była. Tak. Wpływa to trochę na mój odbiór postaci, nie Czyli są według ciebie mniej majestatyczne? Tak. Mniej... Zwłaszcza, zwłaszcza jak już mam porównanie z jakimś lepszym designem kostiumu. Podobnie mam w przypadku Badger, która w połowie, mniej więcej w połowie Ninjafiftytu, dostała bardzo fajny taktyczny kostium. Eee, nie żadne buty na obcasie, tylko trapery, bluzę przypominającą troszeczkę kurtkę wojskową i taką Badger kupowałem. Jakby mi się nie podobał e, obecny e, design zaprojektowany przez Shona Marfiego, jednego z moich ulubionych twórców amerykańskich, tak w porównaniu z tym wcześniejszym on przegrywa i według mnie troszeczkę e, ubywa majestatu e, Batgirl teraz. Ale czy to nie jest kwestia jakiejś imersji czytelnika? To znaczy, ponieważ widzimy odstępstwo od pewnej logicznej reguły. Superbohaterka powinna być dobrze uzbrojona do walki Ale ze zbrodnią. Wiesz co? nie, ja tak nie uważam, że powinna być dobrze e, uzbrojona. Po prostu mówię, e, mam tutaj na myśli to komiksy, znaczy, w których mam możliwość porównania. Wyjaśnij, różnych... o co mi chodzi. Mhm. Czy to jest kwestia tego, że ty, tobie jest ciężej uwierzyć w tą opowiadaną historię, która i tak już przez różne tropy superbohaterskie może być trudniejsza do zaakceptowania. Czy to wpływa na to, jak Ty jesteś w stanie się zżyć tą historią, w nią wierzyć? Czy to raczej wpływa na, na to, że postać straciła na fakcie ekspozycji jej ciała? Nie. Na, na majestacie, jest... na promieniowaniu jakiejś siły? Nie, w żaden sposób nie wpływa to na moje zawieszenie niewiary. Nadal, jeżeli historia jest ciekawa, kupuję i wchodzę w nią e, całkowicie. Chodzi o drugą opcję. Traci trochę tutaj na, przez tą ekspozycję w moich oczach. Wrażenia czysto estetyczne. Rozumiem, Tomek. Mi się wydaje, że w tym momencie amerykańscy wydawcy bardzo powoli, ale już zaczynają sobie radzić z czymś takim jak budowanie pozytywnego obrazu seksualności. Czyli budowanie postaci, które są seksualne, zdają sobie z tego sprawę, nie wstydzą się i z tego powodu im nie ubywa. Bo wcześniej mieliśmy taki problem, że mieliśmy właściwie takie dwie skrajności. Albo bohaterki i bohaterów, którzy byli skrajnie Seksualizowani, zawsze po prostu otwajcie prawie, że nadzy, i to nie był problem. A z drugiej strony, właśnie takie postaci, gdzie, które kompletnie nie miały tej sfery seksualnej, nie było, nie było nic. I możemy powiedzieć, że obie te, obie te skrajności były problematyczne, bo obie budowały fałszywy obraz świata w który w i sprawiały, że historie, które, historie komiksowe, które robiły się coraz bardziej realistyczne, coraz bardziej prawdziwe, dotyczyły coraz bardziej zwykłych ludzi, natomiast pomijały ważne aspekty ludzkie. I w tym momencie teraz to budujemy, dzięki chociażby takim bohaterkom jak Kamala Khan. Która wygląda dobrze, wygląda świetnie, natomiast nie jest tak otwarcie przeseksualizowana, jak właśnie wcześniejsze. Znaczy, wiek, ja, się te... ja się cieszę, że ona nie jest przeseksualizowana, bo to jest nastolatka. To jest dziecko. A to nie tylko to jest dziecko, ale też z pewnym kapitałem kulturowym wchodzące no. w ten świat superbohaterów i to jest też odzwierciedlone w tym, jak wygląda jej kostium. Natomiast hmm. czy wcześniejsze superbohaterki, które nie debiutowały, nie były właśnie w tym nastoletnim wieku, czy te postaci, które zaczynały, nie były w wieku Kamalikan? Biorąc pod uwagę, że większość z nich wyglądała jak modelki, no, nawet chyba za Zaczynająca Badger nie przypominała nastolatki, raczej już młodą kobietę, bardzo atrakcyjną. to... Natomiast one były nastolatkami, bo one musiały być młode. To może dość o komicie superbohaterskim, jako ogólnym zjawisku, bo myślę, że powiedzieliśmy dość sporo. Wróćmy troszkę do, do Europy. Myślicie, że w Europie się coś zmieniło teraz w ostatnich czasach, jeżeli chodzi o komiksy erotyczne? Zwrócę tutaj uwagę na fakt, że na przykład dzieła Serpieriego zostały. Wydane, wydane w Polsce w końcu, i to chyba w po tylu latach kompletnie wydane. To jest już komiks, erotyczne, science fiction, fantastyka, która ociera się bardzo mocno. Mowa o drunie. Mowa przede wszystkim o drunie, które ociera się bardzo mocno o pornografię w wielu miejscach. Co jest intencją schowaną za tym komiksem? Czy to jest popis graficzny autora? Bo nie da się ukryć, że, że artysta wybitnie rozumie. Fizykę ludzkiego ciała, ekspozycję seksualności też. Czy te komiksy mają bardziej podniecić, czy mają być bardziej popisem umiejętności autora? Dla mnie popisem umiejętności autora, w tym przypadku konkretnym, zwłaszcza, jeżeli że, rozmawiamy o zajęciach. Zwłaszcza, że w przypadku Dyun, jak się czyta Dyunę, to widać, że wiele scen było stworzonych tylko i wyłącznie po to, żeby artysta mógł sobie polisować. Tylko i wyłącznie. To jest komiks, który się ogląda. a no, Tym bardziej, że jeden z tomów jest całkowicie pozbawiony narracji, poza, hmm. poza tą, która jest na rysunkach przedstawiona. Ciężko powiedzieć, żeby ta fabuła, nawet wtedy, kiedy ten komiks powstawał, właśnie ten postapokaliptyczny świat, to połączenie tego właśnie z motywami science fiction i dalekich podróży, już nawet wtedy nie było ani specjalnie oryginalne, ani specjalnie ciekawe kolejny element, który takiej erotyki, nawet mocnej erotyki w komiksie, który jest uzasadniony i który jest do pewnego stopnia tym dobrym wykorzystaniem i właściwym um, ne, takiej publikacji. Tak? Czyli, czyli po prostu... Artysta uzewnętrzniający swoje ambicje w komiksie. I dla mnie jest to też czasami sposób na rehabilitację niektórych artystów. Tutaj sobie pozwolę na powrót do wcześniej wspomnianej Catwoman z New Hitu, którą na początku rysował Dylan March, e i on też rysował wydaną mu nas przez podaję Screen Comics Monikę w dwóch tomach. I o ile w Catwoman, no, by te prace w co najwyżej średnie nie, nie porywały od po prostu typowy standard dla amerykańskich superbohaterskich czytadeł. Ale Monikę, Monika się oglądało już rewelacyjnie i to też jest jeden, jest z, tych, komiks, tak, jeden z tych komiksów, które, e, których no wydaje mi się, że tak samo jak Druna, tutaj e, chodzi o popis umiejętności autora. Tylko, że Monika to nie jest też taki bardzo otwarcie komiks To jest przede wszystkim thriller z elementami erotycznymi, z których każdy pojedynczy e, ten element dokładnie pasuje do fabuły i buduje ten świat. Mhm. I jest też przedstawiony w sposób bardzo nietypowy. Postacie są ciekawe, kolorystyka zastosowana kolory... w, właśnie, kolory w tym tutaj komiksie. Jest. Biała skóra kontraktująca z czerwieniami, w ogóle taką bardzo stonowaną paletą całkowitą kolorów. Dla rysunku warto kupić ten komiks no, dla treści również. To jest właśnie taka historia, właśnie w której jest pokazane, w jaki sposób pozytywnie móc wykorzystywać tą sferę seksualną człowieka do opowiadania ciekawych historii. Mhm. I to jeszcze na koniec powiedzmy o tym, gdzie ta erotka jest w sposób skandaliczny i najgorszy wykorzystana. Takim haniebny, e, graniczący z, z szaleństwem lekkim i mamy takie amerykańskie, amerykańskie wydawnictwo Avatar Press, które żyje z takich kilku popularnych nazwisk, jak właśnie Garth Ennis, który zapoczątkował serię Crossed, e, jak Alan Moore, który wydał bardzo, bardzo dużą ilość komiksów pod, pod tym szyldem. E, jest to wydawnictwo słynne z komiksów przesyconych na gością, z pornografią, silnie łączącą te wszystkie wątki z przemocą, bardzo silnie, z obsceniczną przemocą. Czyli to tak jakby powiedzieli że panie Enis, panie mój, pan, panowie mogą wreszcie przestać się przejmować i pisać to, co panowie w końcu chcą. To zaraz będzie też problemem polskich czytelników, ponieważ w kwietniu wychodzi Neonomicon razem z wcześniejszym The Courtyard w jednym tomie i to jest ci komiks. Czy te, ci czytelnicy, którzy lubią czytać Alana Moore'a za bardzo bogate, wielowątkowe, wyrafinowane historie, to nie jest historia dla nich. Myślę, że Neonomicon nie jest historią dla nich, dlatego że są bardzo krótkie historie. Dziedziniec pył staje się w jednym tylko zeszycie wydany, a Neonomicon, jeśli dobrze pamiętam, w czterech. Więc to są bardzo krótkie historie. Jeżeli do tego dodamy fakt, że Neonomiconu, jeden z zeszytów to praktycznie międzygatunkowa pornografia, no ale nie powiedziałbym też, że to nie są warte zakupu komiksy, ponieważ y, po pierwsze jest to wstęp do kolejnego dużego dzieła mura, które u nas zostanie również wydane, czyli Providence, który już jest dużo bardziej złożoną historią i przeplatają się wątki w tym komiksie w tym komiksie z, z, z jego wcześniejszymi <laughs> dziełami zrobionymi dla Avatar Press, m, ale już na przykład Crost jest momentami obrzydliwym komiksem. I ta przemoc łączona z nagością, m, nawet samo założenie komiksów, którym apokalipsa doprowadziła do tego, że wściekli ludzie, którzy może nie są martwi, nie są zombie, takimi klasycznymi, ale są zatruci nienawiścią, zatruci agresją, atakują gwałcą, rozrywają ciała e, tych, którzy jeszcze nie zostali zainwestowani tym wirusem i ta seria jest wyjątkowo długa. Nawet Alan Moore, jeden ze spin-offów tej serii, pisał chyba 100 serię. Um. Wydaje mi się, że to jest pójście już troszkę za daleko. Oczywiście nie, nie, jestem daleki od zabronieniu jakiegoś wydawnictwu realizowania takich scenariuszy, ale nawet od takich autorów jak Ennis, a już w szczególności takich autorów jak Alan Moore. Myśmy oczekiwali dużo oczekiwalibyśmy więcej. Oczekiwalibyśmy dużo więcej. Ma niż niż, niż niż ja. Ja od niego nie oczekuję. Niż, niż tak zwane popularne. Ja też nie oczekuję od Enisa nic więcej. Niż tak zwany murder porn. Myślę, że takim terminem wciąż można To był, to był autor, który miał, ma na swoim koncie jednak dobre historie. No, każdemu się mogą zdarzyć. Niestety. To może powoli już kończąc. Wydaje mi się, że poskrobaliśmy tylko tak, tak naprawdę powierzchnię tego tematu obszernego. Tak, prześliznęliśmy się potem. Ja mhm. chciałbym tutaj e, troszeczkę na koniec jeszcze po jednym przykładzie od nas, bo tak zakończyliśmy tymi komiksami, no, w których seks i nagość były wykorzystane... No, w... W zły sposób, to może tak po jednym przykładzie czegoś, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, a żeby zakończyć dobrym akcentem, komiksów historii, w których nagość czy seks mają uzasadnienie fabularne i są wykorzystywane dobrze. Ja tutaj mógłbym wymienić spokojnie Sagę, która jest między innymi komiksem też o miłości, a i ona dobrze wykorzystuje zarówno seks, zarówno międzygatunkowy także, jak i samą nagość. Tam jest to jeden z elementów świata to jest coś naturalnego, część życia. I tyle. I nie jest jakoś ani przesadnie wykorzystywane, ani kujące w oczy nawet sama planeta, która pełni funkcję, jedna z planet w tym komiksie, która pełni funk funkcję domu publicznego, Sekstylion, też no jakoś nie razi tak, jakby mogła w zupełnie innych opowieściach. Podobnie ja bym tutaj yy, przytoczył baśnie Bielewlingama, gdzie często mieliśmy otwarcie etyczne czy otwarcie motywy baśniowe, w których na które nikt nie zwracał specjalnie uwagi, ponieważ były kompletnie naturalną częścią tego świata funkcjonowały, bo musiały tam być i miały swoje dokładne miejsce. A to można o większej ilości komiksów, w szczególności europejskich powiedzieć. Ja jednak przypomniałbym Sandstone, bo to było dla mnie niesamowite zaskoczenie. Bo szczerze mówiąc, patrząc na... Wiedziałem, że to jest komiks, który się w Polskim Rynku przyjął i że te recenzje pozytywne muszą z czegoś wynikać. Natomiast nie spodziewałem się... Przede wszystkim jest mało rysowników, którzy potrafią zrobić autorski komiks. Biorąc pod uwagę to, że Stepan jest takim bardzo popularnym rysownikiem. On tworzy dla Top Cow serię superbohaterską między innymi. Spodziewałem no teraz pracuje dla DC też. Teraz pracuje też dla DC. Spodziewałem się raczej serii niezbyt głębokiej i to może nie są jakieś wyżyny filozofii, ale na pewno jest to wyjątkowo sprawnie napisane w bardzo specyficznym fetyszu erotycznym komiks. A już co, jego żona ma trochę podobny styl, bo też zaczynała na DeviantArt i później to Image wydało. Wyleciał mi teraz tytuł z głowy, ale historia także miłosna o kobiecie, która zaczyna pracę u dość ekstentrycznego naukowca. Akurat to jest pozbawiona różnych innych elementów, ale można powiedzieć, że to u nich jest e, rodzinne i źle to nie zabrzmie. Dosyć. Dziękujemy Dobra. Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Następny odcinek będzie o scenarzyście Tommy Kingu, już w troszeczkę innym składzie. Z tego co wiem, to smoku się pojawi. Mhm. I będzie też Damian, e, którego mogliście usłyszeć na nagraniu o burbajkarze. W nagraniu brali udział Krystian Śmietański, Tomasz Kozłowski i Marcin Sienny. Była to audycja Zjednoczone Stany Komiksu, nagrana dzięki uprzejmości Radia Żak Politechniki Łódzkiej. I możecie nas znaleźć na Facebooku pod adresem bardzo, United States of Comics, komiks pisany przez K. Bardzo dziękujemy też za współpracę Kasi Tokarskiej. Dziękujemy.